I tak prezentuje się już gotowy, złożony mebel. Zaraz też spróbuję wpakować organizery do tego Alexa, zobaczyć, czy one w ogóle pasują, bo tak, wiecie co, zaczęłam się zastanawiać, czy te organizery, które pokazywałam Wam w poprzednim vlogu, one będą w ogóle tutaj rozmiarowo pasować. W każdym razie już wszystko tutaj jest gotowe, jeżeli chodzi o toaletkę. Oczywiście brakuje kosmetyków i dodatków, ale no to wszystko z czasem przyjedzie i będę układać. No i dobra, teraz patrzcie, jaki życiowy fail. A dobra, tutaj nie, tutaj się pomieściło, ale kupiłam te organizery. No i tak jak, znaczy no w sumie miałam nadzieję, że jednak kupię dobry organizer. No. Także tym sposobem mam 3 organizery do kuchni, a aż tyle kompletnie nie potrzebuję, więc no nie wiem. 2 to jeszcze ok, ale z tym trzecim to ja nie wiem, co mam zrobić, bo nie mam po prostu szuflady, aby to włożyć. No i niestety, więc mam tylko zagospodarowaną o tą jedną szufladę na razie w taki sposób. To jeszcze tam by weszło, ale nie wiem, czy chcę mieć coś daleko tak właśnie, czy tutaj jeszcze sobie zrobię. Także tu jest ten jeden węższy organizer, no i te tutaj 4 małe, z tym, że właśnie nie wiem, czy ten będzie stał tu, czy dam go tu, bo tak się idealnie mieszczą w rządku. No, zobaczymy. No i siemaneczko! Od tamtego, co Wam pokazywałam, to już trochę dni minęło, ale tak naprawdę większość czasu mnie tej nie było w tym mieszkaniu. I teraz tak wyglądam, bo... O, i tak tutaj pozawiązywane wszystko. No bo jest czas pracy w mieszkaniu. Właśnie był przed chwilą pan od gazu tutaj, który jest w mieszkaniu. Coś tam mówiłam Wam, że tą kuchenkę mam do zrobienia. Chociaż w sumie nie wiem, czy Wam mówiłam. Jak nie mówiłam, to tak, mam do zrobienia tam kuchenkę. Ale dobra wiadomość jest też taka, że dzisiaj już... Jezus, nie mogę patrzeć na siebie. Ale dobra wiadomość jest też taka, że dzisiaj już przyjedzie łóżko. Także coś tutaj będzie wyglądało coraz bardziej domowo. Jo, jeszcze szafki właśnie kuchenne tutaj są rozmontowane. Dalej jest materac, ale już dzisiaj mam nadzieję, że będzie koniec tego materaca. Uhu. No i tutaj pan zostawił jeszcze właśnie to. Tutaj szafka rozmontowana, to trzeba rozmontować. Wszystko w ogóle trzeba rozmontować. O, aha, nie wiem, czy Wam pokazywałam. Już pomalowałam tutaj ścianę. Tu i tu, to co było takiego koloru jak tu, brąz, co Wam pokazywałam w poprzednim vlogu, jak to wygląda. No to teraz jest już białe. Uhu. A ja w bieli czuję się najlepiej. Tam poukładałam jakieś takie ozdoby. Na razie tak, o, jest zrobione, jeszcze to nie jest całość, tak jak bym chciała, żeby to wyglądało, ale już mniej więcej tak się prezentuje, tak mniej więcej to będzie wyglądać. No i tutaj też oczywiście telewizor, tak tą komodę moją zmontowaną tutaj postawiłam, no i lustro to długie. No i łóżko co prawda dotarło, już mam je na miejscu i niby tak, o, taram. Wizualnie może nie wygląda jakoś mega strasznie i w ogóle, ale no powiem szczerze, jestem bardzo, bardzo z niego niezadowolona. Będę je musiała chyba też reklamować, bo nie otwiera się tak jak powinno, bo jest to taka sofa rozkładana. Tutaj posiada pufkę, ona jest odsuwana, nie jest przyczepiona do łóżka. Akurat tak słońce dzisiaj mega świeci. I tak to wygląda. Tutaj w zestawie też miała takie poduchy oraz te. Te są moje, które pewnie już tam znacie z jakichś vlogów czy ze zdjęć. No i właśnie ta kanapa się rozkłada. Tyle, że ona jest tak twarda, że po prostu no siadacie, nawet ona nie ma takiej, wiecie, że się człowiek usiądzie i to się odbija ten materac. Tylko po prostu jest jakby deska przykryta
materiałem, no bardzo jest to niewygodne, zarówno do siedzenia, jak i do leżenia, a do tego okazało się, że po rozłożeniu łóżka są jakby te, wiecie, dwie części i to, no moim zdaniem, na moją logikę, powinno się łączyć i niestety wszelkie próby, zarówno moje, jak i innych osób, które tu próbowały złożyć w całości, no nie powiodły się, więc chyba coś musi być nie tak. Ja będę dzisiaj też do tej firmy pisać, bo oczywiście dodzwonić się do firmy to jest nie lada wyczyn. Teraz dodatkowo mają urlop, no i niestety od początku z tą firmą miałam problemy i traktują klienta tak, że jeżeli zapłacicie już za swój zakup, no to później mają Was po prostu w dupie. Także niestety nie polecam. No i nie będę Wam podawała, skąd to łóżko jest, no bo nie chcę, żebyście też po prostu wpadli w takie gówno, jak ja w tym momencie. Mam nadzieję, że chociaż tą reklamację mi rozpatrzą pozytywnie, ale no, wiecie, tyle czekałam za tym łóżkiem, no bo ono było tam na zamówienie, te kolory, to wszystko, a się okazuje, że nadal nie będę miała łóżka i nadal zostaję bez, tak naprawdę bez spania. No a jeżeli rozpatrzą tą reklamację, no to będę musiała szukać czegoś innego, też nie wiem, ile to potrwa. Także no, nie idzie to po mojej myśli tak, jak powinno niestety. Ale no nic, no będę pisała, może oni po prostu podadzą mi jakiś sposób, jakiś trik, żeby to łóżko było całościowe, a nie z przerwą taką, że po prostu można wpaść do tego pojemnika z pościelą podczas snu, więc... Zobaczcie, kto tu u mnie jest. Dzień dobry. Babcia z vlogów. Nowy mieszkanko, babcia z vlogów. Tak, zawsze jak ktoś teraz, jak mówię, że jestem u babci, albo że jadę do babci, to zawsze z tej z vloga, że tak, i wszystko jasne. Wyjątkowo jesteśmy teraz u Saruni. No. Jest i dziadek, siedzi sobie. I tak bym chciałam pokazać, kupiliśmy kwiatki i kilka rzeczy na nowe mieszkanie jeszcze. Wszystko jest praktycznie, no wszystko spepko będzie. Także można powiedzieć, że taki prezent od babci, który sobie wybrałam. Tu jeszcze wzięłam też takie organizery do toaletki, dwa zestawy, żeby mi coś tam sobie poukładać, bo to, co zamówiłam z Ikei, nie starczyło. I też ten jeden, co Wam pokazywałam, że mi się nie zmieścił, to go pocięłam i się zmieścił. Tylko musiałam go właśnie porozcinać. Tutaj drugi z taką zawieszką. Nożyki. I też do łazienki takie, takie opakowania. Ryszka wybowka. I ja. Właśnie tutaj, żeby pochować jakieś kosmetyki, to żeby tak nie stały na wierzchu, bo tam nie ma żadnych szafek. Dwa rodzaje, mniejsze i większe. Te mniejsze były po 5 zł, te większe chyba po 10, jak się nie mylę. Po 8. No. I jeden taki duży na szczotkę do włosów, prostownicę, taki właśnie też ze srebrną nitką. Tortownica wpadła, bo babcia wierzy, że coś kiedyś upiekę. Ja wiem, że potrafię. No, zobaczymy. A, no i z Biedronki, niedomowe, ale jest. Pomadka taka z Bel. I jeszcze na przecenie za 5 zł też były takie srebrne podstawki pod talerze, jak to tam się nazywa, maty. Także 3 sztuki mam, bo mam tutaj 3 krzesła, więc będzie pasować. Ta-dam! Tak wygląda, niby taka głupotka, ale cieszę, że to tak w końcu jest trochę mniej na widoku, niż jak tak stało całkiem podkrywane. Tam jeszcze też kilka takich mniejszych rzeczy mi się zmieściło, więc jest wszystko zakryte. No i tak widzicie, to jest ten większy koszyczek, a tutaj te dwa mniejsze mi się zmieściły, no i może tam jeszcze coś na górę, ale tam na razie nic nie trzymam, bo po prostu tam nie sięgam, więc musiałabym trzymać jakieś takie rzeczy, które na co dzień nie są mi praktycznie zupełnie potrzebne, więc na razie nic tam nie ma. I tutaj dałam ten koszyczek taki duży, też ze srebrną nitką, także ładnie pasuje. No i tutaj mam takie właśnie waciki do demakijażu, suszarka, szczotka, takie pierdółki i też myślę, że to wygląda w tym momencie znacznie lepiej, niż jak tutaj tak wszystko na widoku leżało. Także taka organizacja i to nie wiem, czy Wam mówiłam, właśnie też w Pepco był kupiony ten koszyk, kosz, pudełko, za około 20 zł, 19,90 chyba kosztował. No, coś tu się już zaczyna w tym mieszkaniu dziać bardziej, w sensie wiecie, no coś tam Wam pokazuje, jakąś organizację, na razie takie pierdółki, wszystko, no i mam nadzieję, że jakoś to niedługo będzie, to zobaczymy też. Aha, wysłałam też maila do tej firmy, jeżeli chodzi o to łóżko, zobaczę, co oni mi na to wszystko odpiszą, dołączyłam zdjęcia, no i zobaczymy.
I tak możecie sprawdzić, zobaczyć. Znowu straciłam paznokcie, już zrobiłam. I tak w tej mam piękne. Wszystkie są długie, ładne, zrobione. A w tej niestety wczoraj szorowałam tej fugicifem, no i niestety. Nawet skóra mi się bardzo poździerała, bo robiłam to bez rękawiczek. Z rękawiczkami też nie polecam, bo... Znaczy nie polecam, zależy jakie kupicie. Bo kupiłam sobie takie, okazało się, że one były z tym talkiem, czy coś, jak tam się nazywa, ten taki proszek w środku. I straszne pęcherze mi się wtedy porobiły, więc uznałam, że zrobię to teraz bez rękawiczek, no i tym razem zdarła mi się cała skóra, także... Okej. Okay. Teraz będzie organizacja też toaletki. Także miałam tutaj tak niby poukładane już tematycznie, że oczy, jedna półka, szuflada. Później tutaj miałam także rzeczy do twarzy. Ale jednak i tak to wszystko było tak pomieszane, bo po prostu miałam tych przegródek za mało. Tutaj też mam ustową do ust. Tutaj na razie mało produktów, bo jak też wiecie, albo nie wiecie, to już wiecie, że jeszcze nie mam wszystkich swoich kosmetyków tutaj w tym mieszkaniu. No ale teraz mam właśnie bardzo dużo organizerów i to jest Pepco zestaw takich organizerów kosztował 10 zł. I to, co też zauważyłam dopiero w domu, to że je można sobie tak łączyć. Tutaj macie takie, widzicie, zaczepy i możecie ze sobą je łączyć i że one się tam nie będą odsuwać. Także moim zdaniem bardzo fajny patent. No i może to jakoś na razie zorganizować, chociaż też jeszcze do końca to nie będzie tak, jakbym chciała. Ze względu na to właśnie, że nie mam wszystkich kosmetyków, ale już tak mniej więcej. Później będę sobie dokładać kosmetyki tylko, no i będzie pięknie, mam nadzieję. No i tutaj też z tych kuchennych właśnie te słoiczki były po 10 zł, to mam dwa. W jednym tutaj mam cukier, tutaj wsypałam sobie mąkę i tak się prezentuje, że będzie sobie tutaj to stało. Myślę, że jest ok. Też Wam nie pokazywałam, ale w Saturnie kupiłam sobie taki najzwyklejszy biały toster, bo chciałam właśnie mieć biały, żeby tak w razie co później nie wiedziałam w jakim kolorze będę chciała mieć kuchnię, coś, jakie dodatki, więc postawiłam na biel, która będzie pasowała do wszystkiego. No i tak teraz te ładnie tasiemki srebrne wyglądają. Myślę, że całkiem to fajnie się prezentuje. Ja się już na dzisiaj z Wami żegnam. Taką mini organizację, właściwie rzeczy do mini organizacji Wam pokazałam. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych vlogach. Jak na razie wszystko, jak widzicie, jest w takim mega dużym chaosie, bo niestety ciężko jest załatwić, nawet jak bardzo chcę, wszystko na jeden raz. Także wiecie, żeby wszystkie meble przyszły jednocześnie, żeby tutaj wszystko też dało radę się zrobić jednocześnie. Nie jest to łatwe, dlatego trzeba wszystko robić małymi kroczkami. Nowe osoby zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry. No i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Hej!